Jedno z ostatnich posiedzeń 17 grudnia 1918 roku przyniosło przedstawienie przez ministra Organizacji Pracy i Opieki Społecznej nagłości i pilności bezzwłocznego uruchomienia kredytu 50 milionów marek na roboty publiczne, co świadczyło o podejmowanych przez rząd próbach zmniejszenia choćby tą drogą gwałtownie rosnącego bezrobocia. W niepodległej Polsce przystąpiono bez zwłoki do budowy prawa pracy. Ustawa z 18 grudnia 1918 roku wykraczała swą tendencją poza ustalenia konferencji waszyngtońskiej. Angielska sobota i w związku z tym 46-godzinny tydzień pracy, wyższe dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych oraz przepracowane w niedzielę i święta, a także w porze nocnej. W Krakowie 20 grudnia 1918 roku witano Józefa Piłsudskiego, który powiedział: jedną z najpiękniejszych chwil życia uważam tę, w której jadąc z Warszawy do Krakowa nie widziałem żadnej granicy, żadnego kordonu i żadnej obcej władzy. Stąd kiedyś wyprowadziłem młode, niezorganizowane jeszcze siły, prawie chłopców, na bój o Polskę. 22 grudnia w ilustrowanym Kurierze Codziennym czytamy: wybiera się do Paryża i Londynu delegacja celem nawiązania stałego kontaktu z koalicją. Delegacja jedzie nie z ramienia rządu, ale na polecenie komendanta Piłsudskiego, na którego miał wywrzeć w tym kierunku nacisk profesor Grabski. Nazwiska członków postanowiono zataić. Z kolei rząd warszawski wysłał swoją delegację do Pragi. Święta Bożego Narodzenia 1918 roku miały być pierwszymi świętami w niepodległej Polsce. Cieszyły przygotowania, cieszyła niepodległość, lecz obawiano się wyniku wojny o granicę. Smuciła też epidemia grypy Hiszpanki, zniszczenia oraz codzienność. W Warszawie przy Placu Wareckim ustawiono wielką choinkę, rozdawano biednym dzieciom prezenty: ciastka, jabłka, cukierki, szaliki, buty i czapki.